Dystansie 7 km. Wygrywa pan Kacper Mierkiewicz. Zapraszamy pana Kacpera. Drugie miejsce zajął pan Śmidowicz. Gratulacje. Wielkie gratulacje. Przyjąć z rąk mistrza świata Stanów Zjednoczonych. Nagrodę to jest największy zaszczyt, to jest największa nagroda, proszę państwa. Te wszystkie rzeczy materialne, które trochę kupiliśmy, trochę dostaliśmy od sponsorów, są niczym z uściśniętą ręką tego człowieka, który wstał z wózka inwalidzkiego i lekarze mówili, że nigdy z niego nie wstanie, a on wstał i zdobył podwójnego Ironmana w Huntsville. Brawo! Brawo dla Jurka jeszcze! Jest jeszcze statuetka za pierwsze miejsce. A dla kobiet, pani Agnieszko, też jest. To jeszcze poprosimy. Jeszcze panią Anię poprosimy, bo jeszcze jest statuetka za pierwsze miejsce. Przepraszamy. Zapomnieliśmy. Uczymy się tego. Nigdy tego nie robiliśmy. Z roku na rok będziemy to robili coraz lepiej. I uścisk Jurka, bezcenny. Trzecie miejsce na dystansie 7 km zdobył Robert Kwieciński. Zapraszamy Roberta. Brawo dla Roberta. Niemożliwe nie istnieje. Słabość i siła to są hasła naszego mistrza Jurka Górskiego. Takie hasła macie wszyscy na koszulkach. Niemożliwe nie istnieje. Jurek swoim życiem pokazał, że tak jest. Że niemożliwe to są ograniczenia w naszych głowach. Pamiętaj pozdrowienia! Wszystkich Polaków! Brawo! Brawo Robson! Brawo, brawo! Brawo dla zawodników, jeszcze raz! Brawo! Waldemara popiął! Obiecujemy, że co roku będziemy robić to lepiej. Myślę, że dzisiaj jest lepiej jak w tamtym roku, a za rok to już zrobimy super wszystko. Przepraszamy za wszelkie pomyłki. Za pierwsze miejsce na dystansie, na pierwsze miejsce wchodzi, za zajęcie pierwszego miejsca na dystansie 14 km zapraszamy panią Ewę Cal. To ona dzisiaj wygrała. Jest. Lata treningu, pani Ewa, to się samo nie stało. Wszyscy to wiemy. To się samo nie stało. Wielkie gratulacje. Drugie miejsce na dystansie 14 km zajęła pani Joanna Piekarska. Zapraszamy. Też brawa, 14 km. Mi dzisiaj nie udało się tyle przebiec, ale w przyszłości też się postaram.
Ogromne brawa. Trójki nie ma. Nie było. Także dziękujemy panu Hoczorajdze, że brawo, brawo dziewczyny! Wielkie brawa, dziękujemy. Zapraszamy na podium, na pierwsze miejsce pana Michała Gila. Zapraszamy. Brawa dla pana Michała. Drugie miejsce na dystansie 14 km zajął pan Miłosz Szykliński. Brawo! Zapraszamy pana Miłosza. Brawo, brawo! Jest. Trzecie miejsce na dystansie 14 km zajął pan Tomasz Majewski. Brawo! Zapraszamy na podium. Wielkie brawa! Wielkie brawa dla pana Tomasza. Gratulacje. Szacun. Brawa! Jeszcze niemożliwe nie istnieje. Jeszcze raz powtarzam. To podium o tym świadczy. Niemożliwe nie istnieje. To, co się dzieje w moim życiu, to ja o tym decyduję. Jeżeli to jest zgodne z szefa Apollo, oczywiście. Brawo! Brawo! Dziękuję. Startowała na dystansie 21 km. To jest nasza przyjaciółka, współorganizatorka. Ona należy do naszego zespołu Ocalony Legion. Zapraszamy na podium panią Dominikę Adamus. Brawo dla pani Dominiki. 21 km. Dominika. Brawo. Brawo! Jedyna kobietka dzisiaj, która się odważyła z nami na tym dystansie być. No i przegoniła. No. Mnie chyba zdublowała, Jurka też. Dziękujemy. Dziękujemy. Pierwsze miejsce na dystansie 21 km zdobył pan Leszek Seglewski. Zapraszamy pana Leszka. Niedawno się zapisał. Wiedział, że to takie coś jest. Już od dzisiaj będzie wiedział. Zajął pierwsze miejsce. Gratulacje, Leszek. Gratulacje. Drugie miejsce na dystansie 21 km zajął pan Urbaniak Sławomir. Zapraszamy, brawa dla pana Sławomira. Jest. Piękna rywalizacja, wspaniały dystans. Nasz Kasiu miał brać na 21, ale kontuzji dostał za rok może. Nasz człowiek, który też mówi, że niemożliwe nie istnieje. W tym roku przyniósł dyplom pedagoga, magistra pedagogiki, ma 68 lat. Niemożliwe nie istnieje. Brawo dla Kasia. Doktorat Kasia tutaj. Trzecie miejsce na dystansie 21 km zajął pan Aleksander Kral. Brawo dla pana dla Aleksandra. Brawo. Trzecie
miejsce, Nordic Walking. W kategorii kobiet zajęła pani Agnieszka Karczewska. Brawo Agnieszka! Agnieszka też jest członkiem zespołu Ocalona Legion. Także jesteśmy tym bardziej dumni. Nasza współorganizatorka, to dzięki niej wiele rzeczy tutaj się dzieje. Dziękujemy Agnieszko. Brawo! Dziękujemy za wszystko. Dziękujemy za to pierwsze miejsce i gratulujemy. W kategorii Nordic Walking kobiet znajduje pani Honorata Skóralska. Gratulacje, pani Honorato. Brawa. Miejsce zajmuje pani Anna Brożyńska. Zapraszamy na podium. Brawo. Wielkie brawa dla zwycięzcy. Zarok rewanż, tak? Okej. Jacek Rafał. Gratulacje. Brawo Rafał! Brawa! Brawa! Drugie miejsce zajął pan Jacek Grzegorz. Gratulacje! Trzecie miejsce pan Mateusz Socha. Gratulacje. Wielkie brawa i gratulacje za zwycięstwo. Rozumiem, że to są uczniowie, tak? Zostało nam jeszcze kilka nagród. Pierwsze miejsce w kategorii szkolnej zdobyła pani Martyna Adamczewska. Brawo! Nigdy nie jest za późno na naukę. Ja o czymś nie wiem? Drugie miejsce pani Sandra Szczepańska. A ty? Nie wiem właśnie, całe życie. I trzecie miejsce pani Adriańska Julia. Julia wygrała test Coopera, albo była druga, z tego co pamiętam, z Jurkiem, też miesiąc temu. Coś jeszcze. I teraz chłopacy. Jest jeszcze obecny? Jak nie ma, to druga nagroda. Tak, na przyszły rok, zdobędzie ją jeszcze raz. Drugie miejsce pan Majda Szymon. I trzecie miejsce pan Walczak Mateusz. Zapraszamy. Brawa dla pana. Też już chyba pojechał do domu. Nie spodziewał się, że jakaś nagroda jest dla niego. Czyli co, drodzy państwo, zamykamy ten inwent dnia dzisiejszego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Dziękujemy wszystkim współorganizatorom.
Mamy nadzieję, że za rok też nam się to uda zorganizować. Oczywiście całemu zespołowi Ocalony Legion, to ich ciężka praca. Uczymy się tego od najlepszych, jeszcze nam nie wychodzi, ale w końcu wyjdzie. Jeszcze raz za wszystko dziękuję i życzę wam dobrego dnia, dobrego weekendu i dobrej niedzieli. Dziękuję.